Jednym z gości jest też Justyna Steczkowska. Kim dzisiaj jest dla Ciebie w życiu i czy trudno ją było namówić? Nie, nie było trudno. Powiem Ci, że byłam bardzo zaskoczona naszą próbą. Przyszła bardzo przygotowana. Stworzyła wspaniały drugi głos do piosenki Znaku Pokoju. I naprawdę jak zapytała mnie, która wersja koncertowa jest mi najbliższa z moich wykonań, to ona powiedziała, że się nauczy tych oddechów, oddechów moich, żebyśmy brzmiały, brzmiały synchronicznie, żeby nie było żadnego, żeby nie było między nami różnicy. No to jest po prostu wyższa szkoła profesjonalizmu. Ja miałam to. Wow, i wszystkim o tych oddechach opowiadam. Ja mówię, czy wy sobie wyobrażacie, że Justyna Steczkowska chce się nauczyć moich oddechów? Wiesz, no to się ceni, to jest niesamowite, nie? Tym bardziej, że macie trudną przeszłość. No, no każdy ma jakąś przeszłość. No i co? To dla mnie to jest kosmos, że wykonacie Znak Pokoju, ale też fani wpadli na taki pomysł, że jeszcze większy kosmos byłby, gdybyście zaśpiewały na przykład Jestem kobietą Edyty Górniak. Aha, jak Edyta będzie miała swój recital, to można zaprosić, ale wątpię, żeby miała takie jaja. A w ogóle myślałeś o tym, żeby na przykład wykonać taki zrobić Znak Pokoju do Edyty i na przykład wykonać na swoim recitalu jej piosenkę, jakiś cover? Absolutnie nie, ponieważ nie przyjęła zaproszenia na koncert Artyści Przeciw Nienawiści. Justyna przyjęła. Jeszcze z tego co wiem, jakoś totalnie skrytykowała obecność 110 artystów na tym koncercie i tą całą ideę, więc nie, ja zapraszam tylko raz.